Jest szósta, o szóstej kwadrans punktualnie mają być. Jest szósta, przygody stół, krzesełka i po karty idź. Jest szósta, a jeszcze dotąd nie wiem, gdzie będziemy grać. Przypuszczam, ty wiecznie tylko przypuszczasz, że stolik tu na środek śmiało można dać. Tak sądzisz? Nie zastanawiaj się godzinę, idź po stół. Już idę. Cóż za ofiara, wiecznie rusza się jak wół. Licz się proszę ze słowami. Czego chcesz, jesteśmy sami. Mimo to nie znoszę tych wulgarnych słów. Nie pomogą piękne słówka, gdy się męża ma półgłówka. Coś mówiłaś? Nic. Myślałem, że zaczynasz znów. Stolik jest. A gdzie krzesełka? Będą zaraz. Mam dwie ręce tylko, więc nie mogę wziąć wszystkiego naraz. Głupie żarty, gdzie są karty? Tu w kieszeni są. Proszę. Ktoś dzwoni, a może tylko w uchu zadzwoniło mi. To oni, więc może byś się ruszył i otworzył drzwi. Już idę. Cóż to za straszny człowiek, on ma zawsze czas. A gdyby, ach, coś przyzwoicie i po ludzku kiedy zrobił raz. Dzień dobry. Kto może przyjść tak punktualnie, tylko my? Dzień dobry. I już możemy momentalnie siąść do gry. Proszę bardzo, już siadamy. A propos, po czemu gramy? Po trzy peny, mamy przecież ustalony kurz. Młodsza daje. Pan tasuje, a kto pisze? Ja spróbuję. Bardzo słusznie, tak jak zwykle, nie zmieniajmy już. Jeszcze tylko jedna sprawa zasadnicza. Punkty po skończonej partii momentalnie się oblicza. I forsiaczki każdy płaci. Naturalnie więc. Pas. Pas. Trefle. Pas. Bez atu. Pas. Dwa kiery. Pas. Trzy trefle. Pas. Trzy kiery. Pas. Trzy piki. Pas. Przelicytujmy jeszcze raz. Trefle. Pas. Bez atu. Pas. Dwa kiery. Pas. Trzy trefle. Pas. Trzy kiery. Pas. Trzy pichy. Pas. Za chwilę oni skończą nas. Szlemik w pikach. Szlemik w pikach, w takim razie kontredam. Ja pasuję. Ja tak samo. Co pan ma? Niewiele mam. Jeden as i drugi as. To czemu pan powiedział pas? Myślałem, że mam jeszcze czas. Tymczasem skontrowali nas. Panie, pan gra jak noga. Niech pani uwag mi nie zwraca. Wiem, co robię, moja pani droga. Panie, czy pan zwariował? Pan asa kładzie na dziewiątkę? A co, będę na pamiątkę chował? Pani, kochana pani, na ręku nie wychodzi się spod króla, taka gra to jest do bani. Przecież nie wyjdę w blódkę, za kogo mnie właściwie pan uważa? Po tym wyjściu za idiotkę. Jak pan mówi do kobiety? Kiedy muszę, tak niestety. Pan obraża moją żonę. Panie, tylko nie tym tonem. No, 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 niech pani lepiej zamknie buzię. Na, uspokój się, lobuzie. No, niech pan się ze słowami liczy. No, a pani niech nie krzyczy. Panie, to się skończy źle. Strasz pan babkę, a nie mnie. Chodźmy z tej spelunki precz. To jest zrozumiała rzecz. Od tej chwili się nie znamy, już się sobie nie kłaniamy. Już się sobie nie kłaniamy, od tej chwili się nie znamy. Od tej chwili się nie znamy, już się sobie nie kłaniamy. Już się sobie nie kłaniamy, od tej chwili się nie znamy. Od tej chwili się nie znamy, od tej chwili się nie znamy. Od tej chwili się nie znamy, się nie znamy. Co za chamy!